serdecznie w kolejnym odcinku serii Szybcy i Wściekli. W tym odcinku trzy bitwy trzema OP czołgami czwartego poziomu na Ruinbergu. Na początku zobaczycie czołg ciężki, niemiecki czołg ciężki premium B2. Druga bitwa jest na czołgu średnim czwartego poziomu brytyjskim Matilda, a trzecia bitwa na niemieckim niszczycielu czołgów poziomu czwartego Hetzerze. A więc na początku Ruinberg, Gregory Wood jedzie właśnie na B2. Jest to czołg bardzo podobny do B1 francuskiego czwartopoziomowego czołgu ciężkiego. Jeżeli ktoś nie może zobaczyć, jak fajnie gra się B2, wystarczy, że zakupi sobie B1. Naprawdę dosyć podobnie się gra tymi czołgami. Różnica jest taka, że B2 zawsze jest na topie, a B1 czasami rzuca na piąte piętro. Jak widać, czołgi czwartego poziomu mają problem z penetracją pancerza B2. Tu kolega Gregory Wood strzela głównie z normalnych pocisków. To są pociski, już moment, niech się pokaże, przeciwpancerne o uszkodzeniach 52 i penetracji 55. Tak jest? Tak jest. Goldowe pociski mają penetrację 90. Ja w zasadzie mam oczywiście ten czołg. Gram nim bardzo często na goldzie, ale jak widać, nie trzeba na czwartych tierach. Zwykłe pociski dają radę sobie z penetracją właśnie pancerza wrogich pojazdów. No chyba, że trafią na Matyldę, czy też jeszcze tam jakieś inne twarde czołgi są na czwartym poziomie. Ale każdy czołg ma oczywiście swój weak spot. Jak jeżdżę na goldzie, na B2, ponieważ ten czołg ma tak tanie pociski goldowe, że mimo to, że strzelam z golda, zawsze jestem do przodu. Gregory już zniszczył 6 pojazdów. Tutaj troszeczkę, gdyby strzelał, a czeka na strzał wrogich pojazdów, no i stracił cel. Tak to by miał już 7 zniszczonych pojazdów, więc pamiętajcie, nie ma co czekać, aż strzelą, walimy. Obrażenia są bardzo ważne, a może się zdarzyć to, co tutaj koledze, czyli miałby medal Lidia Watersa, a nie ma. Zapomniałem jeszcze dodać, że bitwa poprzednia trwała 2 minuty 40 sekund i Gregory Wood zniszczył 7 wrogich pojazdów i zrobił oczywiście asa pancernego. Druga bitwa, tu mamy czołg, który naprawdę przez wielu graczy, którzy jeżdżą tym czołgiem, uważany jest za najlepszy czwarty tier, czyli Matilda brytyjski czołg średni. Dlaczego jest OP według wielu graczy? Przecież ten med jeździ tylko max 24 km na godzinę. No już informuję, pancerz w zasadzie dookoła, jak na czwarte tiery, jest bardzo twardy. Jak widać, nie mogą spenetrować tego pancerza niektóre czołgi czwartego poziomu. 75 pancerza z przodu, wieży oraz kadłuba. 75 wieża dookoła w ogóle jest twarda, a kadłub ma 70 po bokach i 55 z tyłu. Powoduje to to, co widzicie, że nie mogą go spenetrować pojazdy wrogie. Ale czy to jedyny plus tego meda? Nie! W zasadzie chyba największym plusem jest to działo, ponieważ potrafi z dobrą załogą strzelać co niecałe 2 sekundy i strzela na zwykłych pociskach z penetracją 121. Czyli widzieliście przed chwilą B2 miała penetrację na zwykłych pociskach 50 coś, a tu mamy 121 na zwykłych pociskach. Na goldzie jest oczywiście tego 145, ale nie potrzeba na topie 121 penetracji z taką szybkoszczelnością. To jest coś naprawdę niesamowitego. Już 4 wrogie pojazdy zniszczył kolega Ari Black na Matyldzie. No i kolejne wrogie pojazdy. No gdyby ten czołg jeździł 40-50 km na godzinę, no to byłby najbardziej OP w całej grze czołg, nie licząc tieru. No ale oczywiście coś musieli mu zdjąć, więc żeby nie był tak bardzo OP, jest wolny, ale naprawdę przyjemny do gry. Jak widać, niszczy pojazdy. Już 6. zniszczony czołg przez Ari Blacka.
No i 2,5 minuty bitwy i oczywiście już jest po meczu. Kolejne pojazdy czują moc penetracji tego działa i szybkoszczelności. I następny pojazd już 7. Teraz przydałby się Ridley Waters, więc 8 zniszczony pojazd. 3 minuta bitwy już minęła. No jak widać, całe HP zachowane. Już zablokowane 14 pocisków, 1500 zablokowanych właśnie 1500 HP zablokowanych przez pancerz. Kolejny czołg Ridley Waters. No i tu mamy DW2, 9 zniszczony pojazd, ponad 1500 obrażeń. No i w zasadzie już po meczu kolega do Matyldy nie dojedzie. Tak przyspieszę, żebyście to zobaczyli. Szkoda, bo mogłoby być 10 zniszczonych pojazdów. Ostatnia bitwa na Ruinbergu, a właściwie na Winterbergu, czyli ośnieżonym Ruinbergu. Widzimy tutaj niszczyciel czołgów niemieckich 4 poziomu, Hetzer. Oczywiście Hetzery głównie jeżdżą z haubicą. Spowodowane jest to tym, że są trochę ślepe, jak na niszczyciele czołgów. Tylko 260 metrów zasięg widzenia, więc malutko. No ale haubica na 4. tierze, która miażdży, ponieważ już wam pokazuję. 64 peny, ale 350 uszkodzeń, to wystarcza na 4-tierowe pojazdy. Drugi strzał i drugi zniszczony czołg. Zobaczymy, czy przy 3. strzale będzie również zniszczenie. Tak jest. Kolega nazywa się Pietrek 505, a powtórka jest patcha 99, więc teraz nie widzimy tutaj XVM-a. Więc tak, plusem Hetzera nie tylko jest możliwość założenia haubicy. Plusem jest, myślę, że pancerz, ponieważ 60 z przodu, ale zobaczcie, jak słodko on wygląda, jest skontowany i wiele pojazdów czwartotierowych nie potrafi spenetrować tego pancerza. Prędkość maksymalna 42 km na godzinę. No i zobaczymy, strzał, już 5. strzał i 5. zniszczony pojazd. Mija za niedługo 2. minuta bitwy. No i Piotrek tu przymierza się na kolejny czołg. Strzał, 6. strzał i 6. zniszczony pojazd. Jeszcze zostało sporo tych pojazdów, więc jeszcze trochę poniszczy na Winterbergu kolega na Hetzerze. Wyrównana bitwa, w zasadzie tu całą robotę robi Hetzer. Przymierzenie. Inny czołg z haubicą, ale no niestety żadnych szans z Piotrkiem. 7. zniszczony pojazd. No i przymierzenie. Inny Hetzer, jak widać, nie dał sobie, znaczy nie wystrzelił. No Hetzer niestety bez dobrej załogi ma słab, jeżeli nie założy modułów, no ta haubica ma słabe skupianie, więc musi trochę odczekać, żeby skupić. 8 zniszczonych pojazdów. Zobaczymy, czy więcej niż Matylda zrobiła. Przymierzenie, skupienie, strzał, 9. No i cóż, niecałe 3 minuty i 9 zniszczonych czołgów. No i kolega leci po następny. Ty, Hetzer, może 10 zabijesz, co? BT-7 artylery do niego napisał. No i zobaczymy. Przymierzenie. Strzał. 10 zniszczony czołg w 3 minuty i 15 sekund. To wszystko w tym odcinku. Zobaczyliście 3 OP 4 tiery na Ruinbergu i Winterbergu. Trzymajcie się i do zobaczenia.